Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek DDS 2. Kurde, jednej rzeczy zapomniałem zrobić. I słuchajcie, na 9 mamy klientelę tutaj. Natomiast tu się robi taki oto staw. Cholera, 8 mogę jednogramówek zrobić, kurczę, ale... Trochę liptonik jest. Przydałoby się więcej efedryny mieć. I będziemy to dzisiaj robić. Natomiast generalnie... A, mogę teraz. Mogę teraz. Przepraszam, że się tak szlajam, ale na 9 mam klientów. Natomiast ktoś z Państwa napisał, że gdzieś tutaj, nieopodal, jest apteka. Tylko nie pamiętam, kuźwa, gdzie? Koło Janusza? Może gdzieś tutaj? Skoczymy, sprawdzimy, poszukamy. I może się uda znaleźć jakieś ciekawe rozwiązanie, dosyć blisko, żeby nie trzeba było do Markusa cisnąć przy okazji, bo tu podobno tam widz pisał, że właśnie w aptece można nabyć Suvaxa. Tego, co Markus sprzedaje. Tylko teraz pytanie, gdzie właśnie to się znajduje? Mam łączne zadłużenie na ponad, na prawie 70 tysięcy, ale ja mam przy sobie tutaj 248, bo jak pamiętamy, to ja musiałem wypłacić. Tu jest jakiś bar, club bar, zobaczmy. To jest do, w ogóle do sprzedaży tutaj lokal. Ja bym chętnie wszedł, zobaczył, sprawdził. Cóż to za cudo. To jest nowa lokacja. Dobry. Pozadawajmy mu pytania. Dobra. Dużo, słuchajcie, żeście... Cicho, cicho. Nie pierdol. Dużo, żeście podpowiedzi dali. Uźwa, co ja żebym zrobił? Weźmy tego urna, bo już mam tego gościa dosyć. O. A zobaczmy, co kto tutaj chce. O, chcieliby taki właśnie towar, więc bardzo proszę. Weźmy tutaj może w peninsuli trochę. Ludzi ogarnijmy, bo tak to my mamy w Zatoce Słowian. Natomiast jeszcze tutaj na dół może chyba zejść. I... O! Pani coś by chciała... O, proszę pani, pani na grubo leci. Ale czemu dziewczyn nie ma? Kurde, może za wcześnie. O, buenos dias. Ja to widzę, że od rana to się tutaj tego na białym szaleństwie, ale mocniejszym. Dobra, zobacz... O, kurde. Nie. Chodźmy może od drugiej mańki jakoś. Tutaj jest coś, co by wyglądało na aptekę. trzeba by... Ale to chyba... Nie, to jest chyba sklep po prostu. Ktoś tam siedzi. Dzień do... No gorzej się wpierdolić nie mogłem. O kurwa. Dobrze. Tak jest, Pabellus, masz rację. Co tam będzie, kuźwa, policja za to uganiała? Oddaj się w dobre ręce. Czekajcie, cholera. To miało być po lewej od Janusza, czy po prawej od Janusza? Kuźwa, już mi klienci, cholera, czekają. O-o. No. Czy ja to mogę gdzieś zatrzymować? Chyba nie. I to byłby problem. Bo tutaj... A może? Czekajcie. Skoczymy, sprawdzimy, zobaczymy. Trochę tego czasu mam na handelek. Więc to nie jest tak, że oni mi od razu uciekną. A potem tutaj wrócimy, bo rzeczywiście, no jeżeli można by kupić tutaj bliżej te wszystkie specyfiki, to by nam bardzo, ale to bardzo pomogło. Oczywiście. Ja również będę poszukiwał kryjówki, bo też wytłumaczyliście, że jeżeli chodzi o kryjówki i ogólnie handel, nie, handel, o, w ten sposób, jeżeli chodzi o handel, dystrybucję i tak dalej, to muszę mieć w danym regionie kryjówę. No i to jest jasne. Chyba tam nie zacumuję, ale... Może? O, jednak.
Dobra, super. I to mi się podobają. Pięknie. I to jest zrozumiałe, więc będę starał się taką kupić tym razem, żeby lokalizacyjnie była gitara, nie? Dobra, gdzieś mi tutaj jakiś Midland stoi, czeka. O, nawet dwoje. I polecaliście, żeby tutaj jednak sporo tych klientów ogarniać, bo... nie wiem, tutaj chyba małpka pisała? Czy nie pamiętam. W każdym razie ktoś z Państwa pisał, że tu jest... A, ty to machasz, ty nie jesteś umówiony. A jeszcze musisz poczekać, bo ja nie mam wystarczającej liczby towaru, synu, żeby tak handlować. Ja na razie się rozkręcam. Na razie się rozbuchuję. No to dokończę myśl. To tutaj jeden z widzów pisał, że to jest dobra miejscowa do farmienia kaski z uwagi na ilość oraz zagęszczenie klientów. Więc myślę, że tak, że jak najbardziej. Mogę tutaj potwierdzić, że tak też jest. I hopsa. Stosunkowo blisko można by tutaj tych klientów ogarniać i im sprzedawać. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Natomiast kwestia lokalizacji to już jest inna kwestia. Na to trzeba zarobić. Natomiast tutaj trochę tych pieniędzy się ogarnęło. Myślę, że coś tam można by wpłacić, ale zanim to nastąpi, to oczywiście ja potrzebuję jeszcze tutaj poogarniać temat. No i ta apteka, tak? Dobra, gościu by chciał nasze szaleństwo tutaj bialutkie, naszego białaska, elegancko. Tutaj tak byśmy zrobili. Dobra. O! O! Kurde. Zmiana reputacji za... Aha, no i zrobiliśmy zadanie. Zrobiliśmy zadanie, drodzy państwo. Elegancko, dobrze. Marysia, proszę. Proszę. Ćpaj. Dobra, wracam. Wracam tam, gdzie byłem. I koło Janusza. Czy ja mam tu jakieś paliwo w ogóle? Mam tu paliwo? Cholera, to chciałem. O, mam paliwo. Niewiele, co prawda, trzeba będzie kupić, ale to... na podróż wystarczy. No i ciśniemy. Poszukujemy apteki. No mogłem tutaj paliwo kupić, ale jak na razie to na spokojnie, na spokojnie. Teraz, żebym ja jeszcze pamiętał, co ten widz kuźwa napisał, gdzie to dokładnie było. Ja wiem tylko, że koło Janusza. Może tam gdzieś na górze, może tam gdzieś. Trzeba by gdzieś sprawdzić. Tutaj są, słuchajcie, jakieś sklepy. To z rybami chyba. A tu z ciuchami. Dobra, zobaczmy. Co ty, gościu? O, właśnie. Najpierw pytania. Dobra. Okej. Okay. Dobra, i zobaczmy, co możemy kupić. A, to jest Lombard. Okej. Okay. Dobra, dobra. A tutaj mamy ciuchy. Oczywiście pytania. Dobra, gościu zna miejsce. Okej, okay. I ciuszki, proszę. Uuu, jakie ciuchy. Elegancka koszula. Wy mnie tam namawiacie, żeby kupić, ale ja na razie nie będę kupował ciuchów. Potrzebuję kasy na coś zupełnie innego. Uważajmy tutaj na policaju, bo... dosyć gęsto tutaj jest. O, a tutaj co się tu znajduje? Chyba nic. Dobra, wejdźmy sobie
Może tu zobaczmy. No, chodzą, chodzą. Chodzą, chodzą. Tutaj to będzie bar. I w tym barze to my już byliśmy. Paola. A nie, to nie jest bar, to jakiś... Nie wiem, chyba hotel. Albo cholera wie co. Dzień dobry. Pani Andrea Thomas. O? Yeah? Need anything? Rozmawiajmy o interesach. O, są warunki. O, kurde, 200 tysięcy ona chce za to. O, pani. No poważnie? Ocipiałaś? No tak, ale... No, niby miałbym tyle, ale to mieliśmy samochód kupić, mieliśmy inne rzeczy kupić. No, kurwa, no. A my byliśmy chyba tutaj. No, tutaj byliśmy. No nic, dobra, czyli tu... O cholera, chodzą. Czyli tu apteki brak. Szukamy dalej. Tutaj coś jest. Ale zakratowane to raczej. Urna, ale się wystraszyłem. La factura. Ejcie. No co to? Krawężnik mnie trzyma. To jest chyba zwykły sklep po prostu. Tak, to jest zwykły sklep. Siema, ziomuś. Wy mówiliście, że tutaj... czy ktoś z Państwa pisał, że z czekolady można zrobić ten siuwaks? Gościu, masz efedrynę może? Efedryny nie masz? Sztuczny nawóz. Ale wiecie co, sztuczny nawóz to ja wezmę. To się przyda. Zwykły też. Telefon komórkowy. A, jasne. Gościu wyposażony jest. No ale dlaczego ty efedryny nie masz? Powiedz mi taką rzecz. Dlaczego nie masz efedryny? Dobra, wody bym wziął jeszcze. No. I miałem sobie, kuźwa, pieniądz. Ja ci dam zaraz, friend. Trochę jestem przeciążony. Trzeba przyznać. Żeby się tylko na policajów nie wtrążolić. Skoczymy do łodzi, słuchajcie. Znaczy ja skoczę do łodzi i wezmę to, wyciepię wszystko. Tutaj też chodzili, więc muszę mieć się na baczności. Opsa, no jednak trzeba było, nie? Przybyłem, słuchajcie, do dżungli. Ponieważ potrzebuję skoczyć do sklepu narzędziowego po kilka, no, jak sama nazwa wskazuje, narzędzi. I mam nadzieję nie dostać tutaj w pierdzielu, bo ostatnio to dostawałem non-stop. O-o. No i właśnie. Czekajcie, to jest ten sklep? Kurwa. Dobra, no nie ma co uciekać. O matko i córko. Trzech? No patrzcie, no. Co tu się, kurna, ostatnio wyprawia? No wejrzeć na pierdala ich, synu. No nie. No kurwa nie. Ja tam miałem ponad 200 tysięcy. Słuchajcie, znalazłem miejsce do zacumowania tutaj. Nie wiem, czy to jest dobra miejscowa, ale nie chcę się przedzierać przez całą dżunglę, bo tam wpiernicz dostaję, kuźwa, ostry. Z jakiegoś tytułu. Nie wiem dlaczego. Nie będę, kuźwa, was częstował, pierdzielę, to ja tutaj tylko po narzędzia przybyłem. I liczę na to, że je zakupię. Ja pobrałem jeszcze w międzyczasie pieniądz, że mam 169 tysięcy na kuncie.
I nawet latarki nie zapalam. No mam nadzieję, że się nie napotoczę na tych kurwa gamoni zasranych. Jestem już stosunkowo blisko tego sklepu narzędziowego. Ale... potrzebuję kupić kilka właśnie tych narzędzi. Mam nadzieję, że je tu znajdę, bo jak nie, to też się wkurzę. Siema. Hello. Słuchaj, chciałbym kupić tak, co ja bym chciał kupić? Chciałbym kupić, nie wiem, nożyce do prętów mogę kupić. O, ile mam miejsca? No, trochę mam. Co tam jeszcze sprzedajesz, mistrzuniu? Multitool. Może się przydać. Co ja jeszcze mogę kupić? Ty kurwa, coś ciebie za... O, petarda. O, to też może być. Jedna wystarczy. Czego mi jeszcze brakuje? Klucz taki francuski. Młotek to bym gdzieś miał. O, szpadel mogę kupić. Niby tutaj mam, ale... nożyce do prętów. I teraz pytanie, czy to będzie wszystko? Wy tam mówiliście, że lepszą torbę mam w kryjówce, że chodzi o torbę sportową. Ona jest lepsza niż plecak? Poważnie? To się nie spodziewałem. Dobra, na wszelki wypadek wezmę jeszcze łom, słuchajcie, jeden, bo widzę, że się kończy. Kółko na klucze. Mhm. O, tasak dobry był, też go wezmę. No i dobra. Co kurwa? Dobra. Się na mnie podlizuj. Kumpli pewnie ty napuszczasz. Dobrze, tam jakaś panienka jest, ale my chcemy... jak ja bym poleciał? No oczywiście, bo Pabelus zawsze musi jajka obić, kuźwa. Dobra, wracamy do łodzi. I mam nadzieję, że posiadam wszystkie niezbędne narzędzia przy sobie, bo jak nie, to się wkurwię. Nawet sobie wytrychy zrobiłem tutaj. O, mam 5 wytrychów. To robicie w tym stole DIY z metalowych części. 3 części są potrzebne. I może działać. No i dobra, i teraz co? I teraz musimy się dostać jakoś tutaj, w te okolice. Więc jeżeli tu będzie jakieś miejsce do zacumowania, tu jest Bogdan Mechanik, to to zacumujemy. Tutaj zbyt wiele, słuchajcie, raczej nie będzie, ze względu na fakt, że ja niedawno wybierałem pieniądz, ale zbieram wszystko. Ano, 9 koła. Zobaczmy, jak tutaj z towarem, bo wy powiedzieliście, tam napisaliście, że dobrze zrobiłem tak, jak zrobiłem. I chyba schodzi tutaj kanabis. Nasze, naprawdę kurwa, nasze wspaniałe ziółka schodzą. Natomiast skoczymy jeszcze odebrać hejsiwo. Aha, bo to ja tutaj mam kuźwa te dystrybucje, ja pierdolę. No dobra, no nic. Wiecie co, zrobimy ciut inaczej. Podpłyniemy sobie do molo i przejedziemy się autobusem. Tutaj się po prostu wezmę i zacumuję. A to tu nie można, tak? A, tam dalej. Weź ty sinu. Dobra, tutaj ktoś jeszcze macha. To jest moja łódeczka. I one się, że tak powiem, razem łączą. Takie cudo. Ty machałeś? Nie, tam macha gamoń. Czego ty byś chciał? Jedyneczkę, tak? Jedyneczkę, kurwa, mnie się nie dało. Jakie pieniędzy teraz potrzebuję tych... Ty... A, dobra. Nie mam siły ich nawet wyzywać. Ciężka jest droga do ogarnięcia tutaj czegokolwiek, powiem państwu szczerze, i coraz dłużej to trwa, ale...
przygody to przygody, tak? To nie jest tak, że będzie pierdylion cięć i tak dalej, tylko po prostu ja coś robię, no to wam pokazuję, co konkretnie robię. Niekoniecznie musi się to komuś podobać, bo są ludzie przykładowo, którzy lubią konkret, tak? Ciach, 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 ciach i lecimy z tematem, tak? Ale to nie są poradniki, bo to tak najczęściej w poradnikach jest. Natomiast tutaj to jest po prostu chill, dobra zabawa, przynajmniej u mnie, ja się bardzo dobrze bawię w tej grze. I tak ze spokojem, o, ze spokojem pobieram pieniądz. No tak, tutaj nie schodzi mi towar. No trudno się mówi, żyje się dalej. Słuchajcie, ponad 400 tysięcy jak się okazuje mamy. Ja będąc tu, może jeszcze bym, chciałem powiedzieć, poczęstował, ale liczyłem, że tutaj będzie jakieś zgromadzenie, a tu oczywiście standardowo. Nie chcę brać klientów z archipelagu, bo oni są roztrzaskani, kuźwa, pomiędzy tam wiele lokacji, nie? Na sporym terenie. Matko, ile ja mam plików już nagranych? Jezus Maria. Nawet nie wiem, ile czasu będzie trwał ten film. Ale jak przygody, to przygody. I co? I proponuję, żeby może podejść do tej naszej chatynki tutaj. No i tak mamy po drodze, więc już się nie będę... O, elegancko, mogła pani wziąć od razu piątkę, nie? You gotta go, you gotta go. Natomiast tak, natomiast my tutaj zajrzyjmy i tu są ciastka same, dobra. A ja potrzebuję, o, tę torbę sportową. No, nie wiem, co w niej jest takiego lepsiejszego, ale twierdzicie, że jest lepsza. Więc ja ją ze sobą zabieram. Na Wyspie Słowian się przebiorę, bo ja muszę wysypać wszystko z siebie, pozamieniać torby. No i to, co jest mi potrzebne, to wrzucić tam z powrotem. Ale tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest, proszę państwa, Siuwaks, więc... Jedyne co, to kupię paliwko. Od razu wezmę dwa, to wrzucę jeden. Oj, ale bym się wpierdolił. Dobra. Teraz tak, ty idziesz tu, ty idziesz tu. No pójdziesz to. O kuźwa. No mogę się odkleić. Dobra, i jak to teraz płynąć? A, tędy przepłynę, no to elegancko, dobra. Tędy możemy płynąć. I śmigamy z powrotem na Wyspę Słowian, tam do tego naszego przybytku. Dopływamy, dopływamy. A wiecie co? A, ja sobie tam zasumuję, bo nie będę ganiał. Tylko sobie tutaj zasumuję. Elegancko i możemy tam śmigać. Oj, cholera jasna. Co za nieudana dostawa. Kuźwa, kogoś przegapiłem. Aż 10 punktów reputacji poszło. No, jak się człowiek spieszy, to wiadomo, kto się cieszy. Dobra. To jest laboratoryjna wytrząsarka orbitalna, tieru czwartego, proszę uprzejmie. Za 200 tysięcy. Ile mi zostało? 181. Więc bardzo dobrze. Proponuję, żeby może jeszcze wpłacić pieniądz. Czy ktoś tutaj się zmienił i chciałby to, co ja posiadam w ofercie? O, proszę bardzo, to ja jeszcze mogę tutaj jakieś drobniaki zarobić elegancko. O, to jeszcze mi się bardziej podoba. Proszę, proszę. Bardzo dobrze. Jeszcze płacimy pieniądze, słuchaj. A to nie mam. Ile mam tutaj pieniędzy? O, 7 tysięcy. No to 7 tysięcy
No to tak, żeby się gdzieś przejechać promem, o, tego typu rzeczy, nie? Natomiast resztę wpłaćmy, bo się ten dług tam powiększa. I sru. Siła wyższa, no. Co zrobić? Dobra. Mamy wytrząsarę. Kurna. Dobra, ja później po łódź sobie sam przyjdę. Mamy wytrząsarę, więc teraz będziemy mogli przetestować, jak wygląda ekstrakcja siuwaksa z czekolady i kakao. Bo kupiłem jedno i drugie. Tak przynajmniej mi się wydaje. I zobaczymy przede wszystkim, ile tego będzie, bo... Jeżeli będzie tego sporo, to byśmy się uniezależnili. Oczywiście wszystko w granicach dostępności półproduktów, nie? Dobrze, ustawmy gdzieś to cudo. To jest takie maleństwo. Dobra. Jak to ma niby funkcjonować? Dobra, z czekolady. Och, fuck, kurwa, jeszcze beczkę potrzebuję. Poważnie. Dobrze, weźmy czekoladę. Weźmy kakao. I teraz tak, jeśli chodzi o ten nasz siuwaks, to my tutaj tego siuwaksa nie mamy. W śmietniku jest 65 kilo. Za nie wiem, 200 tysięcy opróżnienie? Siuwaksa nie mamy. I teraz tak, zobaczmy, jak to by miało wyglądać. Ekstrakcja fenyloetyloaminy z czekolady. To jedna tabliczka. Mamy dwie. A tu... Aha, to kakao to trzeba wyciepać tutaj, dobrze. No to weźmy najpierw to. Zobaczmy, ile czasu? O, kilka sekund. Kilka sekund, słuchajcie. I zaraz będziemy wiedzieć. Dobra. Ile wyszło? 20 gram. Dobrze. Czyli tych czekolad to trzeba w chy jeszcze trochę. Natomiast jeżeli ja to kakałko tutaj rozpakuję, to kilogram kakao i ze 100 gram będzie... Aha. Ze 100 gram będzie 10 gram. Ale tutaj... z kilograma będzie 100. No zbyt wiele to nie jest. I to minutkę. No zbyt wiele to nie jest. Na całe szczęście jeszcze kakao mam. Ale to już jest koniec. Więcej nie będzie. No by trzeba było... Nie to chciałem, tu chciałem. Trzeba byłoby, proszę Państwa, w tej chwili ogarniać temat. Dużych zapasów. 80 gram. Mhm. 200 gram byśmy potrzebowali na 200 soli. Okej. Dobra, trzeba działać, proszę Państwa. Nie ma rady, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię tego cuda, to tutaj wręcz 2 kilo. Więc bardzo dużo. No ale dobrze, no słuchajcie, jakaś tam produkcja tego naszego siuwaksa tutaj już ruszyła. Jakaś malutka, niewielka, ale zawsze. O to chodziło. Zdobyliśmy przepis na siuwaks. Coś tam mamy. Teraz trzeba skupować czekoladę i kakao. I będzie dobrze. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.